ale ten Mikołaj jest w tym roku hojny. A Mikołaj co ma dla mnie w tym roku? To ma być jakiś żart? No nic jej nie pasuje. Coś, co by sporo kosztowało, nie każdy może to mieć. Halo, sąsiad? Tato, już nie mogę patrzeć, jak ty się kompromitujesz. Słuchaj, mam sprawę do ciebie. Chcę mieć więcej subów niż mój sąsiad. Daj no suba. Nie zesrajta się z tymi świątecznymi reklamami. Świąteczne pożyczki, świąteczne zabawki, świąteczne laptopy. Jeszcze niech wymyślą świąteczną srajtaśmę. Januszku, pomimo faktu, że byłeś bardzo niegrzeczny, Mikołaj ma dla ciebie prezent. O kurwa. Ale ten Mikołaj jest w tym roku hojny. Ale to jest od razu na święta i na Sylwestra. O, a co to jest? Janusz Kowalski, zwolnienie lekarskie w dniach od 27 do 31 grudnia. Matko, ale żem się wzruszył. Jak ten Mikołaj mnie dobrze zna. A Mikołaj co ma dla mnie w tym roku? No Mikołaj, no tego... chciał ci zostawić prezent pod poduszką, jak pójdziesz spać. No ale ja bym chciała teraz. No to już lecę go zawołać. Kurwa. Zapomniałem, że jest Mikołaj. Muszę coś kupić Grażynce, no. Aż. Grażynka, widziałem się z Mikołajem. Proszę. To ma być jakiś żart? No, zawsze mówiłaś, że wolisz praktyczne prezenty. A, kurde. Cześć, szwagier. Mogę podskoczyć do ciebie na piwko i pogadać, bo mam problem. A z kim ja mogę mieć problem, jak nie z twoją siostrą, a moją żoną? Jakże się jej nie wychował jako starszy brat, to teraz będziesz ponosił konsekwencje. No, dobra, będę za pół godziny, no, na razie. No i tak ci powiem, rzuciła we mnie tymi rajtuzami obrażona. Ostatni raz tak się wkurzyła, jak złapałem na weselu jej siostrę za dupę. Na weselu każdy pijany, to wiadomo, że to są żarty. Ale to było w kościele. Aha. A oprócz tych rajtuz to żeś jej coś kupił jeszcze? Ptasie mleczko za 4,90, ale nie zdążyłem jej dać. No to się dziwi, że się wkurzyła, no po prostu za mało wydałeś, Janusz. Kurde, no w sumie masz rację, no. Misia sztucznym miodem nie oszukasz. No dokładnie, ja ci powiem, jaki mam patent na swoją Bożenę. Tylko nie mów nikomu. Będę milczał jak mój Piotr na maturze ustnej. Słuchaj, szwagier, ja robię tak. Znajduję w szafie jakąś bluzkę albo sukienkę żony, którą sobie dawno temu kupiła i o niej zapomniała. Wyjmuję ją, pakuję w świąteczny papier i prezent mam gotowy. A ona się jeszcze potem dziwi, że trafiłem w jej gust. Kurwa. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Geniusz to mało powiedziane. W małżeństwie trzeba jakoś radzić, szwagier, nie? Idę dać Grażynce w prezencie jej sukienkę. To nie. O, to będzie dobre. Grażynka! Mikołaj w końcu znalazł odpowiedni prezent. Dlaczego dajesz mi bluzkę JCK? No idiota po prostu. Kurwa. Piotr, dobrze wyszedłeś w końcu, bo nie chciałem w mieszkaniu gadać. Weź no coś ojcu dorać z tym prezentem dla matki, no. No kurde, wiesz, na prezent coś takiego, co nie każdy może to mieć, no wiesz. Likier, nie wiem, czekoladki, no każdy głupi może to kupić, nie? No a poza tym to, no wiesz jak jest, to powinno być coś drugiego, nie? Wiesz jakie są kobiety. No niestety wiem. Coś, co by sporo kosztowało, nie każdy może to mieć. Piotr, chyba żem wymyślił. Grażynka, Mikołaj przeczytał twój list. Proszę bardzo. Co? Skierowanie na rezonans magnetyczny? Ty już do reszty upadłeś na łeb? No co, no przecież drogi prezent. Nie każdy może go mieć, a zawsze się przyda, no. Kobicie to nie dogodzisz. Nie wiem już, szwagier, co robisz. No nic jej nie pasuje.
Zupełnie nic? No nic. Widzisz, co ja z nią mam? Ty, szwagier, a może ona by chciała jakiś taki prezent, wiesz, ręcznie wykonany? Może przeczytała gdzieś w jakimś piśmie, a teraz to moda na takie rzeczy oryginalne jest, nie? Ty to możesz mieć rację, szwagier. Czas wykonać jakieś rękodzieło. Grażynka! Zrobiłem ci naszyjnik z pereł. No nie wierzę. Cyrk pojechał, a błazna zostawili. No nie. Tato, już nie mogę patrzeć, jak ty się kompromitujesz. Nie domyśliłeś się, że mama przez cały rok mówiła, że chce nowy telefon? Kurde, no coś kojarzę. Zaraz ci pokażę konkretny model. Mądra córeczka. Od razu widać, żeś się do mnie wrodziła. Piotr, chodź, będziemy robić zakupy przez internet. Dobra, odpalaj laptopa, za chwilę przyjdę. Dobra. Posłuchaj się, tato, pomogę ci z tym prezentem. Nie, no mógłbyś to darować, naprawdę. Samo się tak zrobiło, ja to szukałem telefonu dla Grażynki. To by to się wszystko samo robi. Piotr, ty to nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. Dawaj, zamawiamy telefon na prezent. No a ja co dostanę na prezent? Mieszkasz w moim domu i to jest twój prezent. Piotr, pomożesz ojcu. Znalazłem tej odpowiedni. No, trochę mnie szarpnie po kieszeni, ale niech ma kobita. No ale wiesz o tym, że ten telefon możesz kupić dużo taniej. A, że w Lombardzie. No w sumie masz rację. Co się będziemy z internetem szarpać? Czekaj. Jaki Lombard? Czemu ty się musisz wiecznie kompromitować? Patrz, kumpel mi pokazał ostatnio taką fajną wtyczkę. Zobacz, nazywa się AleRabat, jest dostępna również w formie aplikacji na telefon i działa też w przeglądarce Safari. Zresztą, o, popatrz. No i wtyczka AleRabat informuje nas mailowo o tym, gdy dany produkt będzie objęty rabatem, tak żeby cię żadna promocja nie ominęła. No instalacja jest tak banalna, że nawet ty sobie poradzisz. No i patrz, ściągasz, no i w sumie tyle, nie? Dobra, pokaż mi teraz, co ty chcesz kupić mamie. Piotr, a jaką komórę miał sąsiad, co się nam wczoraj pod śmietnikiem chwalił? Tą. To dawaj mnie ją, Piotr. No i teraz patrz. Zaznaczasz ten telefon, jak już jest w koszyku, to tutaj masz taką ikonkę, nie? Klikasz w nią, pokazuje ci aktualne rabaty. O, tu możesz na przykład tyle zaoszczędzić, nie? Ła, na dwie flaszki zostanie. A jak ci się nadal będzie wydawało, że jest droga, co jest bardzo prawdopodobne, to możesz sobie włączyć opcję monitorowania cen. Wtedy na maila dostaniesz informację, jak zmieniała się cena przez ostatnie 30 dni, no i czy teraz ci się opłaca kupić, nie? Dobrze, że na maila, bo login i hasło od 3 lat w portfelu noszę, to wiem, jak się zalogować. No i najważniejsze, będziesz na bieżąco dostawał informacje o promocjach, żeby cię żadna nie ominęła. Dobra, bierzemy Piotr. A nie, poczekaj, muszę wykonać jeszcze jeden telefon. Dobra. Halo, sąsiad? Ile żeś dał za ten swój telefon? Ale baran! Janusz, dziękuję ci! Zawsze marzyłam o takim telefonie, jesteś kochany! Grażynka, do telefonu jest jeszcze jeden prezent. Cimci rimci! Dzięki za obejrzenie odcinka. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Niech mój sąsiad to widzi.